so many pieces all back together now. What's your vision? Kazimiera utrata zmarła przez upa by? Daby jej w ko. Miała zawab. 12 sierpnia, w wieku 86 lat zmarła Kazimiera utrata, dobrze znana widzom serialu Klan, w którym od 21 lat gra babcioci Stasi. Kiedy kilka tygodni temu ekipa Kreska Egg na Basi przed wakacjami, nic nie wskazywa bo na to, Kreska E po raz ostatni spotyka się w tym gronie. Czuba się świetnie, wspomina w Super Ekspresie osoba z produkcji serialu. Miała badu Kreska o energii i wszystko wskazywa bo na to, Kreska E jest w dobrej formie i wróci do nas po dwumiesięcznej przerwie, którą miała cała ekipa. Pani Kazimiera bywa w tak, wietnej kondycji, Kreska E jeszcze wystpiba w roli Eugenii Zych w polsatowskiej produkcji W rytmie serca. 15 sierpnia miała wziąć udział w widowisku muzycznym Wolno we krwi, zorganizowanym na warszawskim placu Piłsudskiego. Niestety, panujące od tygodni tropikalne upaby, grozne dla seniorów, okazałby się zbyt du Kreska Elm obci Kreska Eniem dla serca aktorki. Zmarła na zawab w swoim mieszkaniu, w obecności córki. Daby jej ko ostatnie upaby, ujawnia informator tabloidu. Miała zawab. Zmarła w domu, na urlop przyjechała do niej córka Katarzyna, która na co dzień mieszka w Szwecji. Nie odeszła zatem w samotności? W czwartek, po dwumiesięcznej przerwie, ekipa Klanu wróciła na plan. Nie by bo jeszcze mokre skaliwo ci, by o tym porozmawia. Wszystkim jest bardzo smutno. Na pewno będziemy chcieli w jaki sposób uhonorować pani Kazimierę.